Jeśli Twoja dieta jest perfekcyjna, dbasz o odpowiednią podaż wszystkich składników odżywczych każdego dnia, wysypiasz się codziennie, dbasz o swoją aktywność fizyczną i prowadzisz po prostu super zdrowy styl życia, to prawdopodobnie ten film nie jest dla Ciebie. Ale ręka w górę, kto rzeczywiście z czystym sumieniem może powiedzieć, że tak wygląda moja dieta, tak wygląda moje życie każdego dnia. Ja zajmuję się zdrowiem zawodowo, a wiem, że są dni, kiedy mogłabym zrobić to lepiej. I dlatego ucieszyłam się, gdy marka Biketo poprosiła mnie o recenzję swojego suplementu diety, ponieważ uważam, że on właśnie wychodzi na prośbę i ku potrzebom tych osób, które chcą odżywiać się zdrowo, ale wiedzą, że nie zawsze jest idealnie, potrzebują dodatkowego wsparcia i profilaktyki, która da nam większą pewność tego, że gdy już dożyjemy tej upragnionej 80, 90 czy 100, to na emeryturze będziemy mieć siłę i możliwości, żeby wreszcie z tego wolnego czasu korzystać. To jest moim celem. Jeżeli masz podobnie, to zostań ze mną. Powiem Ci, dlaczego ja sama używam Keto Greens i kto może na tym skorzystać. Zapraszam. Już od dłuższego czasu na rynku jest taki trend picia takich super zdrowych produktów typu młody jęczmień, spirulina, chlorella, etc., etc. Bardzo często te suplementy są bardzo drogie, bardzo niesmaczne, jak już je kupisz i się okazuje, że po prostu później je wyrzucasz, bo nie możesz się przemóc, żeby je wypić. No i tak naprawdę nie do końca pomagają. I na przykład reklamowanie suplementów, że po prostu pij to codziennie, a schudniesz x kilogramów, jest bardzo naciąganym chwytem marketingowym. Biketo nie obiecuje Ci, że schudniesz x kilogramów, jeśli będziesz pić Keto Greens i dobrze, bo bym tego inaczej nie reklamowała. Natomiast stawia kilka innych obietnic. Ja sprawdziłam skład, sprawdziłam smak, sprawdziłam cenę, sprawdziłam wszystko, co mogłam sprawdzić, żeby rzeczywiście wiedzieć, czy z czystym sumieniem mogę Ci to polecić, czy nie. I mogę. Już mówię dlaczego. Spirulina, czyli taki po prostu superfood numer jeden. Spirulina, czyli algi. Naprawdę warto jeść algi, bo one są bogate w wiele składników odżywczych, między innymi egzogenne, czyli niezbędne aminokwasy, ale także chociażby w dużej mierze witaminy z grupy B i inne witaminy i składniki mineralne. Do tej spiruliny jeszcze dodatkowo dołączona jest chlorella, kolejne algi, które mają trochę inny skład, również są bogate w chlorofil i dostarczają, jakby jeszcze komplementują te witaminy i składniki mineralne. Co więcej, młody jęczmień, świetne źródło chlorofilu, ale także właśnie witamin z grupy B, C, K, witaminy E, beta-karotenu, więc to jest naprawdę taka super kompozycja trzech składników, ale na tym się nie zatrzymujemy. Mamy tutaj w składzie macze. Macze, czyli wielokrotnie już o maczy mówiłam i Wam polecałam ją, to jest po prostu królowa wśród zielonych herbat, jeżeli chodzi o zawartość tych substancji antyoksydacyjnych, to po prostu jest naprawdę numer jeden. Dodatkowo mamy tu jeszcze lucernę, która również jest właśnie bogata i w beta-karoten, i witaminy, oraz pokrzywę. Sprawdziłam sobie składy różnych suplementów diety właśnie związanych z takimi zielonymi superfoodsami i naprawdę uważam, że Biketo wykonało świetną robotę, bo tutaj rzeczywiście w składzie są te rzeczy, które są najważniejsze, a nie ma rzeczy, które są zbędne. No i chociażby ta spirulina, która stała się popularna, dlatego że NASA zaczęło właśnie ją suplementować astronautom na misjach kosmicznych jako takie mega wsparcie. I teraz coś, co jest właśnie w tym preparacie, a bardzo często nie ma go w innych. To jest zawartość tłuszczu. Zawartość tłuszczu z oleju MCT, który jest genialnym źródłem tłuszczu, genialnym źródłem energii, sprawia, że wchłanianie się witamin, szczególnie tych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E, K, jest o wiele lepsze, czyli więcej z tych superfoodsów przyswoisz właśnie dlatego, że mamy w tym suplemencie również zawartość oleju MCT, który jest nośnikiem tłuszczu.
Ja od kilku dni przyjmuję rzeczywiście Keto Greens i teraz tak, czy dodaje nam to dodatkowej energii i obniża poziom stresu? No, badania pokazują, że te składniki mają takie działanie, natomiast jeżeli jesteś na dobrze zbilansowanej diecie i jakby przez większość czasu dbasz o siebie, jesteś osobą aktywną fizycznie, to też nie oszukujmy się, ale raczej tej energii masz sporo. Jeżeli jej nie masz, to myślę, że możesz odczuć poprawę po jakimś czasie stosowania. Jeżeli ją masz, ja nie pod kątem energii planuję stosować Keto Greens, ponieważ oprócz właśnie tego, że nie zawsze ta nasza dieta obfituje we wszystkie składniki odżywcze, a tutaj mamy po prostu masę, zresztą podlinkuję Wam skład, masę składników mineralnych, potas, żelazo, wapń, magnez, fosfor, cynk, miedź itd., itd. No i właśnie te witaminy z grupy B, chociażby witamina B12, więc jest to takie fajne uzupełnienie, ale przede wszystkim to jest dla mnie bomba antyoksydantów, a wiemy, że stany zapalne w naszym organizmie to jest główna przyczyna chorób cywilizacyjnych, chorób, które nas dotykają i no, wiele osób wreszcie na nie umiera. Nie umieramy teraz aż tak często ze starości, tylko dlatego, że po prostu stany zapalne w naszym organizmie powodują mnóstwo chorób. Nie powiem Ci, że ten suplement ma działanie przeciwnowotworowe, ale rzeczywiście składniki w nim zawarte są badane pod kątem tych możliwych działań antyrakowych. Czemu to zawdzięczamy? Właśnie temu składnikowi przeciwzapalnemu diety. Jeżeli Twoje keto, low carb jest bardzo mocno śródziemnomorskie, dbasz właśnie o podaż tych składników przeciwzapalnych, to tak, możesz żyć bez Keto Greens i prawdopodobnie wszystko będzie ok i to nie jest must have. Natomiast no, jeżeli zależy Ci na czymś właśnie, co będzie dla Ciebie dodatkowym wsparciem, to ja jak najbardziej polecam. Co więcej, bałam się smaku i bałam się tego, jak to się miesza, bo ja już naprawdę spirulinę, chlorellę i młody jęczmień w swoim życiu kupiłam i wyrzuciłam do kosza, bo nie byłam w stanie tego wypić w żaden sposób. A tutaj specjalnie nie dodałam tego do żadnego koktajlu, szejka i naprawdę smakowo ten suplement daje radę. I jeżeli takie poranne rytuały pomagają Ci w jakiś sposób utrzymać motywację, zdrowy styl życia, czujesz się z tym lepiej, to naprawdę jest fajna opcja, żeby po prostu rano zaczynać dzień od wymieszania sobie tego Keto Greens, tego miksu ze szklanką po prostu wody i wypicia jako taka pierwsza dobra rzecz, którą zrobisz dla siebie w ciągu dnia. I ja chcę Ci pokazać i udowodnić, że to się naprawdę dobrze miesza. Mam shaker Biketo, bo też tutaj producent zaleca, żeby właśnie sobie to w shakerze wymieszać, żeby mieć pewność, ale ja nawet próbowałam łyżką i to się też dobrze rozprowadza. Bardzo prosta sprawa. Woda. I jedna taka porcja właśnie tego proszku. Tutaj mamy około 25 porcji proszku, więc też cenowo, również to sprawdziłam, to naprawdę nie wychodzi źle, bo za porcję płacimy około 4 zł. Mieszamy. I żeby mieć pewność, jak się rozmieszało, to przylejemy do szkła. Rozmieszało się idealnie. I naprawdę w smaku daje radę. Jeżeli chcesz, możesz sobie to wymieszać z czymś, dodać sobie do jakiegoś koktajlu, zrobić po prostu jakiś totalny super ekstra wypasiony posiłek, ale również wypicie takiej szklanki właśnie z rana jest dobrą metodą na uzupełnianie swojej diety w ważne składniki odżywcze, na dodanie tego elementu przeciwzapalnego do diety i po prostu na taką mądrą profilaktykę, którą Ci polecam. Nie schudniesz 10 kg pijąc to przez 2 miesiące, ale na pewno wesprzesz swój organizm w takim codziennym funkcjonowaniu, a także w tym, żeby za 5, 10, 15, 20, 30 czy 50 lat wciąż cieszyć się zdrowiem i myślę, że to jest bardzo ważne. Także jeżeli chcecie spróbować, polecam. W opisie filmu podrzucam Wam oczywiście link do Keto Greens
na zdrowie.